Siemano wam wszystkim tutaj, Popa w kolejnym materiale powrotnym. I w tym materiale opowiem wam, dlaczego mnie tyle czasu nie było, ale już wróciłem. Wróciłem po kilkudniowej przerwie, iż gdyż, ponieważ mój system stwierdził, że chyba mam nie dosyć. I miałem awarię systemu. Nie mogłem tego naprawić sam, więc z komputerem musiał iść do serwisu, z którego wczoraj wrócił. I ja się zabieram za ostre nagrywanie materiałów dla was. Dzisiaj to taki materiał na luźno, ale planuję nagrać jeden cover, jeden materiał pomagający pewnej osobie, czyli wspomagający, jeden materiał vlogowy, kolejny. No i cóż, i to chyba na tyle, ile materiałów mam dla was do przyszykowania na ten moment, które mi siedzą w głowie. A tak poza tym powiem wam, co mnie spotkało przez te parę dni. Mnie tu nie było. Po pierwsze, czytam sobie książkę pod tytułem Kordialiako Podziemny zamek. Mam jeszcze drugi tom Podziemne miasto. Jest jeszcze podobno trzeci tom, którego ja jeszcze nie ma, nie mam. Nie czytałem. Ale jak przeczytam tą książkę i tą drugą, to zrobię wam kolejnego vloga, w którym wam opowiem, co to jest za seria, co to jest za książka, co to jest za serial, aczkolwiek serial możecie już spotkać na moim kanale dwukrotnie. Jeden materiał z tego serialu jest bardzo popularny, bo ma 2000 albo 3000 wyświetleń z hakiem i ma wiele pozytywnych komentarzy oraz wiele lajków, więc ta seria się sprawdza. To jest mój serial, który oglądałem od dzieciństwa. Będę go oglądał do końca życia. Jeszcze jeden dzień dłużej, ponieważ z tego serialu dowiedziałem się oprócz rzeczy informacyjnych też ciekawych rzeczy historycznych. Takich jak na przykład Kartagina, albo kto to, co to była w ogóle Kartagina, co to, nie wiem, jest lodowiec, co to jest pustynia, bo ja bym, mam młodym chłopakiem, takich rzeczy nie wiedziałem, a z tego serialu się tego właśnie dowiedziałem, więc wam opowiem o tej książce i będę wam recenzował to na bieżąco. A w tym materiale to jest wszystko. I do zobaczenia w kolejnych materiałach, które nie wiem kiedy się pojawią, bo ja nigdy nie wiem kiedy się pojawią, ale ja już jestem, więc do zobaczenia w kolejnym materiale. Siema!